Dobry wieczór, kochani. To, co się tutaj mówi, to jest czysta prawda, jedyna prawda, którą jest Jezus. Się okazuje, że jest Bóg, który cię kocha. I ten Bóg ma na imię Jezus, który zapłacił za twoje wszystkie grzechy 2000 lat temu i wstał z martwych. I wystarczy, że uwierzysz w tą informację i zostaniesz pojednany z Bogiem. Twoje grzechy zostaną obmyte, a ty sam pójdziesz po śmierci do nieba. I to jest zbawienie, to jest właśnie Ewangelia, tak zwana dobra nowina w tym czasie złym. Teraz możesz przyjąć to przez wiarę. Bóg dał ci wolną wolę, żebyś mógł wybrać właśnie miłość, bo Bóg jest miłością. A więc dzisiaj masz wybór do tego, by wybrać życie. Bo Jezus powiedział, jestem życiem. Bóg powiedział, kładę przed tobą życie i śmierć, wybierz życie. On dobrze ci radzi, wybierz życie. Te życie to Jezus. On uwolnił mnie. I może uwolnić również ciebie. Kilka lat temu miałem nieszczęśliwe małżeństwo, urodziła mi się chora córka i zacząłem szukać Boga. Wziąłem więc Biblię, zacząłem czytać i tam dowiedziałem się z tej Biblii, czego mnie wcześniej w kościele katolickim nie uświadomili, że Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy wystarczająco, abym mógł zostać zbawiony. Że nie muszę się starać, nie muszę chodzić na różnego rodzaju sakramenty, nie muszę się uświęcać w jakiś sposób, żeby zostać zbawiony. Nie muszę przygotowywać się do bierzmowania, nie muszę przygotowywać się do komunii. Wystarczy, że ty uwierzysz w to Ewangelię, którą jest informacja, że Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Wziął wszystko na krzyż, całe zło. Wszelka choroba została przybita do krzyża, wszelka bieda, wszelka patologia, wszelkie zło tego świata. Żebyś ty został uwolniony od tego w tym życiu oraz w życiu wiecznym. I żebyś mógł spędzić wieczność z dobrym Bogiem. I nie daj się okłamywać przez diabła. O, diabeł jest ojcem kłamstwa. Jest złodziejem. Jest zbuntowanym aniołem, który nie chce, żebyś poznał Boga. Który nie chce, żebyś przyjął Jezusa do serca. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Nie ma innych pośredników. Żaden święty, który go może w cudzysłowie nie jest pośrednikiem. Czy Budda, czy też Mahomet. Ja myślałem kiedyś, że w kościele katolickim są święci wiszący na ścianach, na obrazkach. Ale to nie jest tak. Ja jestem dzisiaj święty, bo przyjąłem Jezusa do serca. Bo Bóg powiedział, że bądźcie święci, bo ja jestem święty. A jest to tylko możliwe przez to, że przyjmiesz przez wiarę to, co się wykonało na krzyżu. Że już zostały zapłacone twoje grzechy, że Bóg już się na ciebie nie gniewa. A więc uwierz tą dobrą nowinę, bo to jest naprawdę bardzo dobra nowina. Bóg nie chce, żebyś niszczał w piekle na wieki. Bóg nie chce, żebyś doznawał śmierci codziennie, w jakikolwiek sposób. Czy przez choroby, czy przez biedę, czy przez to, że drugi człowiek cię rani. Na tym świecie jest pełno zła, ale to nie jest, to Bóg nie wyreżyserował twojego życia, Bóg nie wyreżyserował tego, co się dzieje na ziemi. To ludzie są odpowiedzialni za to, co się dzieje na ziemi. Przez diabła. Wybrali złą drogę, ale Jezus Chrystus wszedł po to, żeby wyprostować drogę. I dzisiaj, jeśli chcesz wyprostować drogę swoją i mieć życie wieczne z Bogiem, wybierz Jezusa, który zapłacił za twoje grzechy. Jeśli nie uwierzysz w tą dobrą nowinę, niestety skazujesz się na potępienie wieczne. Jezus powiedział, każdy, kto uwierzy we mnie, będzie zbawiony, a ten, kto nie uwierzy, już jest potępiony. Tak mówi prawda Boża. Więc ty masz wybór, żeby wybrać Jezusa. A więc wybierz to życie. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek w jakiś sposób grzeszył. Zgrzeszył. I Bóg zapłacił za wszystkie twoje grzechy, przeszłe i przyszłe. Ja kiedyś myślałem, że nikogo nie, jestem moralnym człowiekiem i jakoś tam się prześlizgnę, że spędzę wieczność, nie wiem, przejdę przez czyściec, pójdę później jakoś do nieba, jakoś mnie coś wyczyści, ale się okazuje, że nie ma czyśćca. A myślałem, że jestem moralnym człowiekiem i to wystarcza, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. To nie jest wystarczające. To, że wyglądasz w jakiś sposób przeciętnie,
to, że nie zrobiłeś takich rzeczy, to jeszcze nic nie znaczy. Jezus powiedział do Żydów, okej, oni powiedzieli, że my nie cudzołożymy. A Jezus powiedział, że jeśli pożądliwie spojrzysz na kobietę, już masz grzech. A mówili, my nie zabijamy. Jeśli gniewnie powiesz o bracie swoim, to już masz grzech. Jezus wszystko podniósł do rangi serca. Więc twoje, nieważne, czy ty zgrzeszyłeś fizycznie, czy też w myślach, to nie ma znaczenia. Zgrzeszyłeś. A karą za grzech jest śmierć. To jest wieczne oddzielenie od Boga. To znaczy piekło. I każdy grzesznik idzie do piekła. Ale jest dobra nowina. Jezus Chrystus zapłacił za twoje wszystkie grzechy i stał z martwych. Wszystkie twoje grzechy zostały zmazane na krzyżu Golgoty, abyś ty mógł dostać tą właśnie przepustkę do nieba. Nie ma innej drogi. Nie pójdziesz do nieba przez Marię, nie pójdziesz do nieba przez Buddę, czy przez kogokolwiek innego. Możliwe to jest tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Tak, kochani, to prawda. Uwierz dzisiaj. Wyznaj Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Wyznaj swoimi ustami. List do Rzymian mówi, 10:9. Jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, a w sercu swym uwierzysz, że wstał z martwych, zbawiony będziesz. To jest proste. To jest dobra nowina. Amen.